Umówmy się, że mnie klaskać nie będziecie, bo to nie ma większego sensu, ale będą tacy, którzy warto. Nie będę wam mówił, sami będziecie wiedzieć, kiedy klaskać. Także witam bardzo serdecznie w Galerii Sztuki Warzywniak na otwarciu Oliwskim. To bardzo ważny moment jest, dlatego że ta galeria, która żyje tutaj 3 tygodnie, miała swoje otwarcie 22 czerwca i było to otwarcie sąsiedzkie w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów, co możecie sobie przypomnieć przez te obrusy, które stroją jeden ze stołów, jeden obrus. Natomiast wystawa była bardzo chyba ciekawa, bo wiele osób zgłaszało się i chciało kupić prace pokazywane. Wystawa nazywała się Indonezja w Oliwie, batik ze Słupska. Bo to były tkaniny batikowe, które wyglądają zwyczajnie, jakby ktoś malował na tkaninie, ale jak kto wie, co to jest batik, to wie, że to jest sprawa bardzo, bardzo, bardzo poważna i niezwykle, niezwykle pracochłonna. A przy okazji artystyczna było wielu takich, co chcieli kupić. Niestety te prace do sprzedania, żadna z nich nie była. Dzisiaj natomiast jest otwarcie Oliwskie bardzo ważne, dlatego że ta galeria ma mieć 2 oblicza. Jedno oblicze tak bardzo oliwskie, że już bardziej to się nie da. Mianowicie chcemy pokazywać, ta wystawa jest bardzo dobrym przykładem, chcemy pokazywać oliwę żywą tu i teraz, a nie koncentrować się na historii wspaniałej, pięknej, ale żyjemy dniem dzisiejszym i ten dzień w sumie jest dla nas najważniejszy, dzień jutrzejszy jest bardzo ważny, a historia jest fantastyczna po to głównie, żeby się z niej uczyć i nie popełniać 150 raz tych samych głupich błędów. Zatem ta wystawa jest dobrym przykładem, w jakim kierunku chcemy iść chciałbym powiedzieć, że jedną z wystaw, które będą tutaj jesienią, będzie wystawa Oliwscy Rzemieślnicy, czyli ci, którzy jeszcze tu pracują, którzy jeszcze nie wymarli, których jeszcze nie wypędzimy z ich warsztatów reformy prezydenta Lisickiego czynszowe, więc chcemy jeszcze ich tutaj pokazać. Chcemy również zrobić wystawę pod tytułem Dni Chwały, Dni Upadku o tej nieszczęsnej zajezdni tramwajowej, która w ruinie pozostaje już od sporo lat, codziennie w większej ruinie tej ruch grunwaldzkiej i pomorskiej. Mamy jeszcze inne pomysły, bardzo oliwskie. Ta wystawa jest charakterystyczna jeszcze z jednego powodu. Otóż jej pomysłodawcą nie byłem ja. Ja się nazywam Andrzej Stelmasiewicz i szefuję Fundacji Wspólnota Gdańska, która jakby założyła tę galerię. Ale ona właśnie nie jest do tego, żeby nasze ego i nasze pomysły realizować, tylko żeby realizować pomysły ludzi z Oliwy. I tym pomysłodawcą był pan Tomasz Goss. Zresztą Tomek miał jeszcze jeden pomysł, który został przyjęty, mianowicie to on zaproponował, żeby ta galeria nazywała się Warzywniak. Zupełnie bez sensu dla galerii sztuki, przez co wydaje się, że nazwa jest fantastyczna, ale to dla tych, co nie znają genezy. Natomiast ci, co wiedzą, a jak nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, że tuż przed nami w tym miejscu był sklep warzywny, stąd jakby jest, chcemy okazać szacunek naszym poprzednikom bezpośrednim, ale również szacunek dla oliwskiej tradycji bardzo szeroko rozumiane, więc to nie jest przypadkowa ta nazwa, ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie. Także Tomek zaproponował, to były różne pomysły na nazwę, ale została wybrana właśnie galeria Warzywniak. Tomek zaproponował wystawę Oliwskie Ekspedientki i Ekspedienci. Jeszcze kilka innych pomysłów zaproponował, ale dlaczego o tym tyle mówię? Nie tylko, żeby Tomkowi honor należny mu oddać, ale również, żeby podać to jako przykład, że to miejsce ma służyć realizacji pomysłów ludzi z Oliwy.
a nie pomysłów ludzi zarządzających tą galerią. Także to jest chyba dość wyjątkowe podejście do sprawy i że to nie jest takie gadanie, żeby gadać, bo ładnie brzmi, no to ta wystawa jest konkretnym przykładem, dowodem, że rzeczywiście tak chcemy działać. Oprócz linii oliwskiej będzie tu linia artystyczna. Następna wystawa pod koniec lipca, na początku sierpnia, to będzie wystawa pokonkursowa ekslibrisów i małych form graficznych. Autorzy będą pochodzili z absolutnie całego świata, i z Chin, i z Japonii, i z Argentyny, i z Urugwaju, z różnych państw europejskich oraz oczywiście z Polski. Fundacja Wspólnota Gdańska wspólnie z Wyspą Skarbów z Gdańskiego Archipelagu Kultury organizuje od kilku lat konkursy i w tym roku zorganizowaliśmy konkurs poświęcony Heweliuszowi. Nazywał się Człowiek, Ziemia, Kosmos i przyszło dużo prac i te prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy będziemy chcieli Państwu pokazać. Więc nie tylko linia oliwska, ale również linia artystyczna. Nie mamy jeszcze dokładnego, szczegółowego rozkładu jazdy, ale będziemy się starali Państwa na bieżąco, czy z wyprzedzeniem, informować. Ta wystawa... Zaprosiliśmy do udziału w tej wystawie przede wszystkim Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, ale i Sopocką Szkołę Fotografii prowadzoną czy założoną przez Jerzego Heibera. Z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego bardzo dziękujemy. Zaproszenie przyjął pan Adam Dereszkiewicz. Może to powinna być inna kolejność, gdybym nie znał Ani Urbańczyk. Ktoś wie, kto to jest Anna Urbańczyk? Anna Maria Winiecka, która ukończyła właśnie Sopocką Szkołę Fotografii WFH i została tutaj specjalnie zarekomendowana jako wybitna absolwentka przez jednego z nauczycieli w tej szkole, pana Pawła Wyszomirskiego, znakomitego fotografika. To jest pani Anna Gniecka. Paweł, Paweł gdzieś tutaj powinien być, ale pewnie utknął gdzieś po drodze. Był. A no to pewnie gdzieś jest. Pawełku, dziękujemy. I teraz ja myślę, że ja już powiedziałam, a nie, jeszcze chciałem całej trójce bardzo podziękować, że przyjęli nasze zaproszenie. Nie byli w łatwej sytuacji, bo ta galeria ciągle jest na dorobku i nie ma tu wszystkiego, co powinno być. Wierzcie mi, że wieszanie tych prac było bardzo pracochłonne. Wczoraj do 11 w nocy w tej widaki wieszali, a kiedyś będą takie specjalne linki, na których łatwo się wypoziomuje, a tak to wyznaczyli się na różne sposoby, ale przetrwali trudne czasy, także bardzo dziękuję. O jakości pracy ja się nie będę wypowiadał, Państwo sami ocencie, mnie się podobają, ale gdzież mnie tam oceniać, są wśród nas profesjonaliści fotograficy, zatem niech oceniają. Jak mówię, mnie się podobają, ja jestem bardzo, bardzo z wystawy zadowolony. Chciałbym również bardzo podziękować, i to jest bardzo ważna sprawa, wszystkim osobom z Oliwy, które były łaskawe użyć swojego wizerunku. Dały się sfotografować. Ludzie w Polsce, jak wiecie, są dość skromni w swojej zdecydowanej większości i nie pchają się wcale na szkło, jak nieliczni elity polityczne czy celebryckie. Także to wymagało naprawdę uwodzenia wręcz, że ta trójka fotografików uwodziła właśnie ekspedientów. Bardzo się zapierały panie z Rybnego na przykład, że nie. No i mają piękną fotografię. O tam te dwie panie w tych kapelusikach na przykład, prawda? Mówię o tym dlatego, że to nasze sąsiadki bardzo bliskie, w związku z tym bardzo często jakby się tutaj widujemy. Także bardzo chciałbym serdecznie podziękować i
nie wiem, czy to obietnica, czy groźba, niech sobie interpretują jak chcą, ale to nie jest jakby koniec naszej woli współpracy z sąsiadami, ponieważ ta wystawa jest z jednego powodu jest dziwna. Ona się mieści tutaj, ale dzisiaj, bo nie zdążyliśmy ze wszystkim, ale tam leżą pod ścianą jeszcze fotografie, cały tłum fotografii leży i one będą dostępne dla Państwa, ale nie tutaj. One będą w salonie kosmetycznym, w sklepie AGD Lech, w Cafe Delfin, w Kloptonie, w bibliotece, w różnych dziwnych miejscach będą pokazane. Chcemy w ten sposób jakby budować jakąś wspólnotę, no jeśli nie całej Oliwy, to przynajmniej tej ulicy, coś, czego do tej pory chyba nie ma, bo życie takie jakieś jest, że każdy pilnuje swoich biznesów i nie ma czasu na działania jakieś wspólne. My chcemy swoje ziarnko piasku jakby sypnąć do działań wspólnych. Stąd ta wystawa właśnie będzie wzdłuż całej ulicy. Koniec, bo ja mam mnóstwo zalet, ale nie wiem, kiedy skończyć. Nie. Bardzo dziękuję i chciałbym, nie wiem czy oni są na to przygotowani, ale chciałbym, żeby każdy z trójki artystów coś powiedział. Ale zanim jeszcze oddam im głos, to chciałbym powiedzieć, że czeka na Państwa niespodzianka, że są wśród nas fantastyczni muzycy Wojtek Staroniewicz i Janusz Mackiewicz, którzy no właśnie po przyjaźni jakby tutaj przyszli i dadzą nam koncert improwizowany, tak bym to nazwał. Jestem przekonany, że jeżeli wiecie, jak oni grają, to nie muszę nic mówić, a jak nie wiecie, to nie odchodźcie, bo bardzo wiele stracicie. Bardzo dziękuję obydwu artystom, że zechcieli tutaj z nami być. Mam nadzieję, że będzie tu wiele działań również literackich czy prozatorskich, muzycznych, że to nie tylko ma być wystawa prac plastycznych czy sztuk wizualnych. Ania.